oranżada, pipa lampa oranżada, pipa lampa oranżada, pipa lampa oranżada, pipa lampa, pipa lampa oranżada. Słuchajcie, to jest nasz następny numer. Posłuchajmy, jak brzmi. Z tytułu tegoż utworu pozdrawiam serdecznie Waldka Kastę, który dograł się jednocześnie uruchamiając temat pod tytułem Kasta Skład po 9 latach na naszym mixtape z Góralem, więc bardzo serdecznie dziękujemy za dogranie się do naszego projektu. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną pewną istotną rzecz, która uważam, że no, jest kluczowa dla tego utworu, a którą mało kto zauważył, może po prostu oszołomiony faktem nagrania w ogóle utworu przez Kasta Skład po tylu latach. Mianowicie cała geneza tego bitu polega na tym, że chciałem połączyć w nim dwie przestrzenie, czyli tą boom-bapową, taką klasyczną, hip-hopową, ale nadać jej troszkę nowocześniejszy sznyt i dorzucić parę ciekawych takich nowoczesnych elementów, bardzo tożsamych dla stylistyki trapowej. I śpieszę wam już wyjaśnić, na czym to polega, dlatego przejdziemy sobie do części bębnów od razu. Wszystko opiera się na pętli perkusyjnej. Czyli klasyczna pętla perkusyjna, która została przeze mnie striggerowana pod kątem stopy i werbli, które jak widzicie nie są po kratkach, ale są bardzo równo, jeżeli chodzi o akcenty w samej pętli perkusyjnej. Razem z dodanymi przeze mnie stopą i werblem brzmi to tak. Czyli scenariusz się zrobił nieco nowocześniejszy, stopa dostała mięsa. No i teraz jakby punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o perkusję, jest dodanie klasycznie 808, tak jak się to robi w trapie. Plus dodatkowo, oprócz hi-hatu, który słyszycie w pętli perkusyjnej, macie jeszcze dodatkowy hi-hat, który jest właśnie typowy dla bitów w tempie 140. Czyli macie, to są te dźwięki. Oczywiście, co przechodzi potem na klap. Następnym zabiegiem, który nie jest jakby charakterystyczny dla bitów boom-bapowych, jest zabieg cloudowy, który następuje na przykład w tym miejscu. Brzmi to razem tak. I macie tutaj połączone parę dźwięków. Oprócz głównego motywu, do którego przejdę, macie tutaj charakterystyczny dron. Do tego mamy atmosferkę. Do tego mamy jakby tutaj sekcję orkiestrową, skrzypcową w formie takich stringów, które dodałem. Puszczę wam osobno. Żeby się zrobiło bardzo poważnie. No i oprócz tego mamy tutaj loop perkusyjny, clap i takie elemenciki, takie kawałeczki po prostu z loopu, bodajże nie tego samego, co był wcześniej. Tak, to jest inny loop, które są puszczone z pogłosem, które robią oczywiście swoją atmosferkę. Razem brzmi to tak.
Czyli jest to następny zabieg, który jest nietypowy. No i oczywiście tutaj przechodzimy dalej do części bardziej harmonicznej. Mamy tutaj pluk, który został złożony z tego samego dźwięku jak w Białym Króliku. Przynajmniej jego podstawa, ponieważ znowu użyłem Ensonica SQ1. Ale w tym przypadku został on inaczej zlajerowany, inne dźwięki dodałem z Serum i dodałem też dźwięk taki basowy, syntezatorowy, który przesamplowałem sobie w kontakcie, przepraszam. I razem brzmi to tak. Czyli bardzo podobny dźwięk do Białego Królika, jednak troszeczkę z inną charakterystyką. I głównym motywem tutaj w tym utworze jest przedziwny instrument o nazwie Alpenhorn, który z tytułu tego, że miałem melodię w głowie, ale nie chciało mi się każdego dźwięku podpisywać pod klawisz, żeby wtedy sobie nimi grać, czyli jakby nie wrzucałem ich do samplera, tylko po prostu zwyczajnie sobie pociąłem dźwięki z różnych wysokości i ustawiłem je w pewnej konsekwencji, którą możecie usłyszeć teraz. Bardzo dziwnie brzmiący dźwięk, który został przeze mnie też obniżony. No i oczywiście został on też we wcześniejszej części dronowej przerzucony przez reverb. Zaraz wam pokażę, to nie tutaj, tylko tutaj. O. Z nieco zmienioną melodią i podniesiony do góry o oktawę. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten bicik, to by było na tyle.